Duda wraz z małżonką. Wszyscy wielce szanowni goście, przede wszystkim chciałem podziękować za obecność tu na tej dzisiejszej uroczystości, bo Państwa obecność bez wątpienia podkreśla niezwykłe znaczenie tego naszego dzisiejszego spotkania, znaczącego dla dwóch narodów, dla narodu polskiego, którego ja jako prezydent Rzeczypospolitej jestem synem, i dla narodu żydowskiego, który z nami, z Polakami, jest na tej ziemi od 1000 lat i którego przedstawiciele niejednokrotnie w naszych dziejach, trudnych dziejach, przelewali krew za Polskę, po to, żeby tu spokojnie mieszkać, po to, żeby państwo polskie trwało, Rzeczpospolita wielu narodów, jak czasem mówimy, Rzeczpospolita przyjaciół. Przez stulecia trwała ta symbioza Polaków i Żydów tutaj na tych terenach wspólnego życia obok siebie, sąsiedzkiego, aż do dramatycznego, tragicznego momentu, kiedy Polska, a tym samym wszyscy ci, którzy tutaj mieszkali, w zasadzie praktycznie z miesiąca na miesiąc utracili wolność, utracili szansę życiową. Kiedy Polska została napadnięta najpierw przez hitlerowskie, nazistowskie Niemcy, a potem przez Związek Sowiecki i zniknęła z mapy. I nie było państwa polskiego w tym sensie instytucjonalnym i w tym sensie geograficznym i nie miał kto w sposób bezpośredni obronić mieszkających tutaj ludzi. Oczywiście Polacy szybko się w miarę zorganizowali. Powstało polskie państwo podziemne, powstał rząd emigracyjny w Londynie na zachodzie, ale państwa polskiego i władz polskich tu na miejscu, które mogłyby władać, nie było. Ale co najważniejsze, nie było także jakichkolwiek takich władz instytucjonalnych, które podjęłyby kolaborację z najeźdźcą. A najeźdźca okazał się straszny, bo nie tylko poniżał w absolutny sposób ludzką godność, uważając się ideologicznie za lepszego, wyższego, rasowo, klasowo i pod każdym względem niż wszyscy ci, których napadł i wziął w niewolę. Ale przede wszystkim uważał, że dopuszczalna, uzasadniona czy wręcz konieczna jest eksterminacja. Eksterminacja narodu żydowskiego. Polaków uważano za niewolników i uważano, że wystarczy wytępić tych niepokornych i elity. Tak jak stało się z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego uwięzionymi zaraz po rozpoczęciu II wojny światowej i po zajęciu Krakowa przez Niemców, wywiezionymi do obozów koncentracyjnych. Naród żydowski postanowiono zniszczyć, wytępić go całkowicie. I rozpoczął się proces zagłady. Zagłady, którą tutaj na ziemiach, na których żyli Polacy razem z Żydami, widać było bardzo wyraźnie. I był sprzeciw. Sprzeciw polegający na utworzeniu Rady Pomocy Żydom Żegota. Był sprzeciw polegający na misji Jana Karskiego, wysłanego po to, aby światu, Europie Zachodniej, wolnemu światu, Stanom Zjednoczonym zawieść świadectwo o tym, co się na terenach Polski dzieje, że realizowany jest plan zagłady, że jest Holokaust, że naród żydowski jest zniszczony. Były też odezwy do Polaków, wzywające ich przez polskie państwo podziemne do pomocy swoim współobywatelom,
pochodzenia żydowskiego, gdzie mówiono o moralnym i obywatelskim obowiązku pomocy. Mówiło o tym także wielu księży w Polsce, wprost do wiernych w trakcie kazań. Mówiło, choć z rządzeniem nazistowskich Niemców każda pomoc Żydom tutaj na byłych polskich ziemiach miała być karana śmiercią. To było powszechnie, publicznie ogłoszone i wszyscy o tym wiedzieli. To było jedyne takie miejsce w Europie, gdzie za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła natychmiastowa śmierć ze strony najeźdźców. Człowiek, który czegoś takiego nie przeżył, a nie daj nam Boże, żebyśmy kiedykolwiek wobec takiej alternatywy stanęli, znajduje się pewnie przed dramatycznym wyborem, kiedy widzi człowieka, swojego sąsiada, znajomego, kogoś, kogo znał, często przez wiele lat, a czasem nie znał, wynędzniałego, przestraszonego, świadomego zagrożenia i tego, że w zasadzie nie zna dnia ani godziny, kiedy zostanie zamordowany. Człowieka, który widział śmierć swoich najbliższych, braci, sióstr, rodziców, bardzo często wcześniej zamordowanych, zmiażdżonych, rozstrzelanych. Wszyscy wiemy, jak było, świadectw są setki tysięcy. Ale kiedy ktoś taki staje na progu twojego domu i masz świadomość, że za twoimi plecami stoi twoja żona czy mąż, dzieci, czasem wnuki, to musi być ten taki moment zawahania. Pewnie jest. Ta iskra, która przebiega przez głowę i jest pytanie, co zrobić. Czy odwrócić się na pięcie i zamknąć drzwi i udawać, że tego kogoś nigdy tutaj nie było? Czy otworzyć te drzwi szerzej i powiedzieć, chodźcie, damy sobie jakoś radę. Oczywiście nie wszyscy umieli te drzwi szerzej otworzyć. Ale były w Polsce setki tysięcy ludzi, Polaków, którzy nie odmówili pomocy. Miałem zaszczyt gościć w Pałacu Prezydenckim panią Stellę Silberstein i oglądać film o niej, który został stworzony przez pana Macieja Pawlickiego. Opowieść o jej życiu, o jej cudownym wręcz uratowaniu i o tym, jakim w związku z tym jest ona dzisiaj człowiekiem, niosącym pomoc innym, solidarnym, przepojonym dobrem. Wierzcie mi państwo, niewiele w swoim życiu spotkałem osób tak dobrem przepojonych, jak pani Stella, która mieszka dzisiaj w Izraelu. Jej słowa: ja otrzymałam tyle dobra, że nie wyobrażałam sobie w życiu, że mogłabym tego dobra nie oddać teraz innym. Jak wielka i wspaniała postawa. I jej świadectwo o Polakach. 23 osoby wskazane, uznane przez Instytut Yad Vashem do grona sprawiedliwych wśród narodów świata za to, że jej pomogły. Ale ona sama mówi, że szacuje, że pomogło jej ponad 60 osób, choć nie wszystkich jest w stanie wskazać i nie wszystkich była w stanie zidentyfikować. Ale mniejsze lub większe formy pomocy otrzymała od ludzi bardzo wielu. Dziś miałem ten zaszczyt, wielki dla mnie, jako człowieka, idąc w pewnym sensie śladami pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, odznaczyć tych, którzy nie zamknęli drzwi, tych, którzy te drzwi szeroko otwarli i powiedzieli: chodźcie, damy radę. Mając świadomość tego, czym to grozi, byli ludźmi od początku do końca, w każdym momencie,
dzieląc się schronieniem, dzieląc się chlebem, dzieląc się życiem. Jestem zaszczycony, że mogę o tym mówić w tym miejscu i że mogę w imieniu Rzeczypospolitej, naszego państwa, wszystkim państwu, tym bohaterom, ich najbliższym i tym, którzy uwieczniają pamięć o tych niezwykłych czynach, dzisiaj podziękować. W Instytucie Yad Vashem jest napis, sentencja: kto ratuje jedno życie ludzkie, ratuje cały świat. Daliście państwo, wasze rodziny, dowód tego, tak jak mówiłem, wręczając dzisiaj państwu te odznaczenia. To świadectwo tego, jakimi ludźmi jesteście i jakie są wasze rodziny. To szlachetność, to godność, którą nosi się w sercu, bo także godnością jest odpowiedzialność za to, by godność zachowali inni. I za to państwu z całego serca dziękuję. Także dzięki temu Rzeczpospolita może być dzisiaj dumna. Nie tylko uważać was za bohaterów, równych tym, którzy walczyli z bronią w ręku o niepodległość z najeźdźcom, jednym i drugim. Ale tych bohaterów, o których absolutnie nie wolno zapomnieć, którzy w absolutnie bezprecedensowy sposób przyczynili się do tego, że byliśmy w stanie przetrwać godnie jako naród i możemy iść dzisiaj właśnie dzięki państwu i państwa najbliższym z podniesioną głową. Możemy wchodzić z podniesioną głową dzisiaj w Izraelu do Instytutu Yad Vashem, bo najwięcej drzew upamiętniających sprawiedliwych wśród narodów świata upamiętnia tam Polaków. Ponad 6 tysięcy. Oczywiście my pamiętamy o naszej historii. Umiemy sprawy nazywać po imieniu. Kto był katem i zdrajcą, ale i kto był bohaterem. I za to państwu z całego serca dziękuję. Dziękuję za wasze świadectwo. Dziękuję za przyjaźń, za zrozumienie, za bohaterstwo, które okazaliście. Rzeczpospolita może je docenić poprzez wręczenie państwu odznaczeń. Pamięci bliskich, którzy tych chwalebnych czynów dokonali, pamięci państwa osobistych działań. To wiele, a zarazem niewiele, bo przecież życie ludzkie, które ratowaliście, nie ma ceny. Ale proszę, żebyście przyjęli te odznaczenia jako świadectwo i dowód tego, że Rzeczpospolita jest was dumna i świadectwo tego, kim jesteście. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.